dzisiaj kierunek harda suka, jedna, druga prawdopodobnie, także zobaczymy jak to będzie. Wybiegamy na Grzesia, no a później zobaczymy jak tam dalej. Yo! No i lecimy sobie, biegamy dalej. Oczywiście jest to marszobieg, bez szpanów, nie biegniemy non-stop, nie kozaczymy. Oczywiście na Grzesiu, easy peasy, lemon squeezy. Szczerze, górol jestem, ale pierwszy raz tu, w tym miejscu, o tej porze, ale najwyższy czas zacząć to przerabiać. Strona zakopanego. Nasze kierunki bardziej w tamtym, na tą stronę, najczęściej uczęszczane. No i tyle. Nas kolega Juchas z Wrocławia. No i w tym momencie jesteśmy już na Wołowcu. To jest właśnie ścieżka, którą podążaliśmy tam. Tu oczywiście jest zastakowanie. No i czekamy na rolka. Rolka tam kolega. No, a dokładnie jeszcze tam szliśmy właśnie. No i jeszcze przed nami jakieś, nie wiem, 20 kilometrów. Właśnie po tych szczytach tam wszystkich. Jak sarenki sobie będziemy. Następna jakaś górka nasza, nie wiem co to jest, ale pewnie się dowiem niedługo. Rochacka Dolina. O, tak będzie dokładnie. No, koleżanki spotkaliśmy na trasie. Okej, okay. Cichutko idziemy, żeby nie spłoczyć. I dalej. Ładne tam jezioreczko. Tu jakaś prawdopodobnie to jest Rochacka? Rochacka, tak? Co? To tam na górze. Rochaczek jakiś tam. I tyle. Taka niby słowacka orla też. Dobra. No i tu już mamy polską stronę. No i jesteśmy na chrubym wierchu. Z tego co dowiedziałem się. Po polsku Jarząbczy. Jarząbczy wierch, aha, po polsku. A dobra, czyli chruby wierch to jest słowacka, a po polsku jest to Jarząbczy wierch. No, także część już odcinka hardej suki za nami. No jeszcze troszkę i do domu. Ale ogólnie jest przyjemnie.
się na patronek. Nie boli, nie boli. Jest na pewno wszystko dobrze? Jakby coś się działo, to dawaj znać. To jak to synku? O, ładnie czubki, mur widać. Jak? Teraz giebon. O, giebon, jaki on wielki. Fajnie. Leżę im pewnie o nim. Nawet dżungla jest góra. Kurde. Masakr. Jeszcze tamtą grabkę. I jakoś będzie. Jeszcze tam na czerwone wierchy. Już mamy 30 km na szkak. Bardzo przyjemnie. Zero kryzysów. Także byle do przodu. Jedna, druga już za nami. Odcinka i tyle. Teraz do ciemniaka. Dzisiaj wybieramy czerwone wierchy. Tam do góry. Kierunek Krzesanica. U, tam jakieś mgiełki w koronie gór. Tu jakieś urwisko się stało. Iść czy nie iść? No i taki oto szlaczek. Okolice Krzesanicy właśnie. Podejście. Tam troszeczkę mleka. Także już nie będzie tak widokowo. O, giełącik. Już ciemniaczek. 3 km przewyższenia. Czubka chmur. No i co? No, jest pięknie, świeżo, wypoczęcie. Oby do przodu jeszcze zdech. Ładnie tu na Krzesanicy ktoś porobił figurki. A mega. Chyba śmigłowiec w stronę zawratu. Szukają nas chyba z rolkiem. Kurde. No. Tam ktoś przybroił chyba na zawracie. Koziec.
O, ile tu wypasu. Chyba ty juhaskę otworzymy rolek. Proszę Państwa, i tak oto tym naszym spacerko biegiem po prostu doszliśmy do naszego rycerza. Małęcznik 2096 nad poziomem morza. I popatrzcie, jak mój Garmin, nie wiem czy widzicie, jak jest dokładny do 1 metra. Wszystko i na temat. Reszta do rycerza. No coś mi chyba... Rycerza, dokładnie. Coś mi chyba za mało tego. Lecytynki. No i z tego co mi wiadomo, to już ostatnia górka. Smutno. Najgorsze przed nami, czyli zejście. No chyba, że do Kasprowego jeszcze robimy. Do piątki, no ale może już nie dziś. Jo. No jak zwykle, bryza orzeźwiająca. No i jeszcze tylko tam Kondratowa, Kałatówki i do domu na grillka jakiegoś. Kondratowa i jeszcze do Kałatówek i Kuźnicek i domka. No i jesteśmy już w Kuźnicach. Jeszcze tylko z kilometr 20.